Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te sprawy istotne, rozpocznę od kwestii, która niejednokrotnie była poruszana. Pozwolę sobie wyjść, bo zmiana przeglądu. A mianowicie kwestii likwidacji przychodni. Zanim przejdę do meritum sprawy, chciałbym Państwu przedstawić pewne takie kalendarium. W skrócie, żeby pokazać, jak przebiegał ten proces likwidacji. A mianowicie podam Państwu kilka faktów. Na ludowej sesji w 2014 roku były kierownik pan Andrzej Rozmarynowski, były kierownik przychodni w Sadkach, przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie to wykazało liczne nieprawidłowości oraz zadłużenie przychodni. Mimo wcześniejszych planów związanych z tym przekształceniem tego, jak to czasami prawnicy nazywają, ułomnego tworu prawnego, jakim była przychodnia SPSOS w Sadkach, były wojewódz Głubiszczyński podejmuje decyzję o likwidacji i w związku z tym podjął działania, mimo możliwości przekształcenia. Jakieś tam zabiegi były wcześniej robione, no ale to takie sprawy wójta i takie działania zostały podjęte. Proces likwidacji, Szanowni Państwo, rozpoczął się w wakacje 2014 roku, prowadzony był bardzo siermiężnie i kosztownie. 17 tysięcy brutto to miesięczny koszt zatrudnienia likwidatora pani Barbary Barczyńskiej, która potrzebowała jeszcze księgową i pomoc księgowej. Nim dobrze w sumie pani zaczęła pracę, likwidacja generalnie była przewidziana do końca roku 2014. Gdyby nie fakt, że zanim pani księgowa dobrze zaczęła pracę, no to wpadła prokuratura, zabezpieczyła 16 sekretatorów z dokumentami przychodni, a interwencja prokuratury była związana z tym, że zaistniała możliwość popełnienia przestępstwa przez byłą już w tej chwili księgową panią Magdalenę Szczepaniak. W tym momencie, Szanowni Państwo, ja jeszcze nie byłem wójtem, ale zaczął się, jak ja to nazywam, martwy proces likwidacji. Polegający na tym, że nie wiadomo na tamtym czasie, jak długo jeszcze ten proces potrwa. Wynika to z tego, że możemy sobie wyznaczyć datę końca likwidacji, ale do likwidacji jest potrzebny pewien dokument, który nazywa się sprawozdanie likwidacyjne. Ja pozwolę sobie Państwu rozdać, żebyście, żeby nie być dosłowny. Wracając jeszcze do procesu likwidacji tej przychodni, rozpisany został konkurs przez byłego wójta, ponieważ w zakresie kompetencji wójta jest zapewnienie podstawowej opieki medycznej na terenie gminy. I to jest procedura w tym przypadku jasna. Natomiast wiele kontrowersji budziło wykreślenie punktu 10, który brzmiał, że preferowany będzie podmiot, który będzie posiadał rentgen i laboratorium. Dwa podmioty wówczas startowały, a mianowicie Szpital w Wyżysku i spółka Medicus, która akurat nie posiadała tych sprzętów i tych środków.
Mimo postępowania konkursowego, mimo tego, że oba podmioty uzyskały tą samą liczbę punktów, wójt wybrał podmiot, ten, który dzisiaj świadczy usługi. No tak jest prawo wójta. To, co mówiłem, w związku z możliwością popełnienia przestępstwa, te papiery zostały zabezpieczone. Proces trwał nadal. Natomiast, proszę Państwa, w takim procesie likwidacji, który może trwać bez końca, musi być fizycznie likwidator. To jest zapytane po co, jak tam generalnie nic się nie dzieje. Otóż, mimo że powiedziałem i twierdzę, że to jest martwy okres, martwy pod tym kątem, że nie można tej likwidacji zakończyć, to musi być fizycznie osoba, która jest odpowiedzialna za przyjmowanie korespondencji, w tym przypadku od wierzycieli, która jest zobligowana do tego, bo podejmowaliśmy razem z mecenasem działania, zaraz Państwu powiem, jakie działania związane z tym, żeby ten dług po przychodni był jak najmniejszy. Wszelka korespondencja i prawne działania wokół tego musi być likwidator. Takie stanowisko miała nadal jeszcze w momencie, kiedy ja przejąłem funkcję wójta, miała pani Barczyńska. Jedną z pierwszych moich decyzji było obniżenie jej wynagrodzenia oraz rozmowa z nią, żeby zwolniła się do, bo tak naprawdę nie była potrzebna. To jest na uboczu, można powiedzieć, że 28 listopada 2014, tuż przed którą była bardzo niekorzystnie podpisana umowa na czas określony 10 lat, czyli bez możliwości, że tak powiem, wypowiedzenia przez naprawdę 10 lat. Budynku przychodni 500 parę metrów, około 500 metrów, przepraszam, za kwotę 2000 zł miesięcznie. Pani likwidator jeszcze w trakcie swojej pracy wysłała pismo o przywrócenie, poprosza za wtedy przywrócenia przychodni, świadczenia usług. Ku w sumie zdziwieniu wszystkich ministerstwo odpisało, że przywraca, co wzbudziło falę agresji i wrogości u Rady. Kolejne fakty to marzec 2015, po możliwej sesji pani Barbara Barczyńska, likwidator, złożyła rezygnację z funkcji likwidatora. Nadal ten martwy okres, ponieważ sprawa dotycząca pani Magdaleny Szczepanian trwała. Dzięki pomocy tutaj pana mecenasa od 2015 roku likwidacją zajął się pan Bartłomiej Krakowski, który nie pobierał za to wynagrodzenia. W czasie tego, szanowni państwo, zgłosiliśmy likwidatora jako oskarżyciela posiłkowego w tym procesie. O co chodziło? O to nie tylko, żeby pani księgowa otrzymała stosowny wyrok do swoich czynów w razie rozstrzygnięcia tej sprawy, ale o to, żeby finansowo naprawiła szkody, które wyrządziła swoim działaniem. Tak? Sprawy niezawisłych organach ścigania trwały wiele miesięcy. W maju 2016 roku była księgowa otrzymała wyrok. Zarzuca się oskarżonej, że w okresie lipca 2006 roku do 15.10.2012 Sadka Karna zatrudniona na stanowisku głównej księgowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przychodnia w Sadkach, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przywłaszczyła powierzone pieniądze o łącznej kwocie 150 542 zł w ten sposób, że z rachunku bankowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przychodni w Sadkach, to jest numer rachunku, dokonywała przelewów na własne rachunki bankowe.
Dlatego wystąpiliśmy o to, żeby likwidator był oskarżycielem posiłkowym, żeby uzyskać tą nawiązkę na poczet tego długu. Mimo w trakcie procesu tej likwidacji, mimo interpelacji radnych bardzo licznych, bardzo często, tutaj siedząca pani radna Orłowska składała interpelacje dotyczące, kiedy się zakończy ten proces likwidacji, i słusznie, i bardzo dobrze. Przy czym, szanowni państwo, to nie był mój okres, nie ja zacząłem tą likwidację, ja ją nadzorowałem, ponieważ jest tak zwana ciągłość władzy, ale mój okres dopiero teraz się zaczął. Pytania zawsze są słuszne. Wtedy na te pytania nie można było dać odpowiedzi. Komisja rewizyjna kontrolowała likwidację w sposób bardzo wybiórczy, bo właściwie od początku mojej kadencji przez kilka tam miesięcy. Nie wiem, dlaczego nie w całości. Jak to wygląda na dziś? Dzisiaj dług przychodni wynosi ponad 500 000 zł. Z czego to wynika? On był mniejszy. Natomiast głównym wierzycielem jest ZUS. Ponadto jedna z firm, która świadczy usługi laboratoryjne, też dość duży dług. No i od tych długów rosły odsetki. Nie mogliśmy, szanowni państwo, nic zrobić, mimo prób, mimo pism wysyłanych do ZUS-u. Odpowiedź była jednoznaczna. ZUS nigdy nie umarza, ZUS nigdy nie zamraża odsetek. W związku z tym przez te miesiące, ponad 2 lata, co miesiąc od 2,5 do 3 tysięcy wzrastały odsetki, co spowodowało dalsze generowanie tego długu. Szanowni państwo, w zeszłym tygodniu, we wtorek, zadzwoniła do mnie pani z sądu. To jest to, co na co czekaliśmy. Zawiadomienie. Sekretariat Sądu Rejonowego w Nagle. Zawiadomienie się zwraca. Dowody rzeczowe, mam na myśli segregatory. Zgodnie z punktem 11 wyroku z dnia 1 kwietnia 2016 roku, dzięki temu to, co państwu rozdałem, mógł zostać sporządzony raport o likwidacji. Co zaś się tyczy pani księgowej, otrzymała karę 2 lat pozbawienia w zawieszeniu na 4 plus tą nawiązkę, o której mówiłem. Ona łącznie, bo jeszcze miała tutaj wykroczenia, ta nawiązka do budżetu gminy ma trafić, bo jesteśmy podobno pierwszym wierzycielem, sprawdzaliśmy to. Ma trafić jakieś 186 tysięcy z grosza. Co zaś zresztą tego długu? Są środki zabezpieczone, panie skarbniku, jak będzie pan łaska później powiedzieć mniej więcej, w jakiej kwocie mamy zabezpieczenie. W tej samej, co tutaj, tak? Przecież, szanowni państwo, w tym momencie jest ten czas, okres kilku tygodni na obliczenie tego wszystkiego, a mianowicie prócz tego, co ma wrócić, a jest z czego ściągnąć z tej byłej księgowej. Ponieważ na... nie słyszałem? Kto w tej głowy? Ja się opieram, wie pan, tylko na wyrokach i na zasądzeniu to, co dokonała pani, bo ona oprócz tego, że przelewała sobie z konta przychodni, to jeszcze, proszę państwa, miała kartę i pobierała z tej karty normalnie w bankomacie. Także to tam był problem złożony, być może dlatego w sądzie tak długo to trwało. Natomiast powiem państwu tak, że niektórzy z tych wierzycieli, a jest ich kilkudziesięciu, wiadomo, że do ZUS-u, no to
cud się upomina i tak dalej. Natomiast wielu z tych wierzycieli, niezależnie od kwoty, nie upominało się z tą kwotą. I przez to, że tak długo to trwało, pewne kwoty uległy przedawnieniu. Będzie to związane oczywiście z... pewnie pójdą do sądu, tak? Więc na dzień dzisiejszy nie wiem, ile z tych 500 tysięcy ponad zostanie jeszcze. Mam nadzieję, że najwięcej. Chciałbym tutaj uspokoić w tym miejscu byłych pracowników SBZOS Sapki, ponieważ oni przez te działania promisięgowe nie mieli przez lata wpłaconego ZUS-u. Oczywiście w pierwszej kolejności ten wierzyciel będzie spłacony. Bo to chcemy zrobić jak najszybciej. Nawet wcześniej kombinowaliśmy w tym kierunku, żeby przelać na konto, ale nie mamy tytułu wykonawczego, tak? W związku z tym no, nie dało się. Tam była na początku była kwota, a wtedy druga ponad 250 tysięcy. W związku z tym chciałem Państwu poinformować, że ciągnąca się likwidacja dobiegła końca. I mamy nadzieję jak najszybciej to spłacić i mamy nadzieję na to, że jeszcze z tych środków zabezpieczonych w budżecie zostaną środki, żeby przekazać na inwestycje.